Bonjour tout le monde, tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. Zapraszam Was dzisiaj na vloga z mojego pobytu w Polsce. Jeżeli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że ja z Polski, z urlopu wróciłam już jakiś czas temu, niedługo będzie miesiąc, i pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego ten vlog pojawia się dopiero teraz. Ja w Polsce przez 2 miesiące nagrałam ogromną ilość materiału, magazynowałam go na różnych nośnikach, na moim telefonie, na komputerze, na dysku zewnętrznym, na różnych kartach pamięci i na zakończenie miałam problem, żeby to wszystko zebrać do kupy, żeby to wszystko znaleźć. Do tej pory mam wrażenie, że nie znalazłam wszystkich materiałów, że część z nich po prostu zaginęła. Ja kiedyś je pewnie znajdę, kiedy już nie będę potrzebowała, no ale trudno. W każdym razie bardzo zależało mi, żeby takiego vloga zmontować, bo jeżeli bym tego nie zrobiła, jeżeli bym tego nie zmontowała i wrzuciła na YouTube, to zapewne te materiały by zginęły, pewnie już nigdy bym ich nie odnalazła. A tak, jeżeli taki filmik będzie, to będę miała bardzo fajną pamiątkę z tego urlopu. I jeszcze może słowem wstępu informacyjnie powiem Wam, że mnie na tych materiałach nie widać. Ja jestem z tej drugiej strony, ja te materiały nagrywam i jeżeli po prostu jest coś ciekawego, to w tle usłyszycie mój głos, gdzie po prostu komentuję to, co widzę. Gdzieniegdzie miejscami migną Wam moi rodzice, mignie Wam moja córka, w jednym miejscu chyba pojawi się mój mąż, jeżeli dobrze pamiętam, no ale mnie tam nie zobaczycie. Więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, jeżeli nie przeszkadza Wam, że będziecie mnie tylko słyszeć, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Do Polski lecieliśmy tradycyjnie z lotniska Roissy-Charles de Gaulle. Zwykle latamy stamtąd, bo mamy tam bardzo dobry dojazd. Dojazd zajmuje nam około 30 minut. Jeżeli nie ma korków, to czasami jeszcze mniej, więc super. Tego dnia akurat korków nie było prawie wcale, no ale była wtedy sobota, wcześnie rano, więc nic nowego. Gdybyśmy jechali w środku tygodnia, to zapewne wszystko na ulicy by stało i ten dojazd zająłby o wiele więcej czasu. I tutaj już pomału wjeżdżamy na teren lotniska. Jak sami zapewne zaraz zobaczycie, lotnisko jest naprawdę ogromne. Jest wiele dróg dojazdowych do terminali i naprawdę, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, no to można się zgubić. Ja tutaj bym polecała wyłączyć GPS-a, jeżeli czegoś takiego używacie, bo GPS-y tutaj no, średnio dają radę, jeżeli chodzi o dojazd do poszczególnych terminali. Lepiej patrzeć na różnego rodzaju tabliczki, strzałki, których tutaj pełno. W taki sposób naprawdę unikniecie jakiejkolwiek pomyłki.
I tutaj planowałam, że pojawią się jakieś fragmenty z lotniska de Gaulle'a, bo jest to drugie największe lotnisko w Europie. Pewnie część z Was jeszcze na nim nie była, więc chciałam Wam takie migawki z niego nagrać. Niestety się nie udało, trochę się przeliczyłam, bo jednak podróż samolotem z małym dzieckiem, szczególnie ta pierwsza podróż, jednak do najłatwiejszych nie należała i jednak miałam ważniejsze rzeczy do roboty niż nagrywanie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że kiedyś jednak taka relacja z lotniska się pojawi. Z moimi rodzicami mamy od pewnego czasu taką tradycję, że w każde wakacje jeździmy sobie w góry. Teraz mieliśmy 3-letnią przerwę, bo mnie 3 lata w Polsce nie było. Swoją drogą, vlog z naszego poprzedniego wyjazdu pojawił się swego czasu na tym kanale. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was do niego. No i co, witajcie w Beskidach. My zwykle zatrzymujemy się w Węgierskiej Górce. Tym razem nie znaleźliśmy niestety nic wolnego, bo był to dosyć spontaniczny wyjazd na weekend, więc zatrzymaliśmy się w Milówce. Znaleźliśmy sobie bardzo uroczy apartament w dosyć korzystnej cenie. I powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z tego apartamentu, bo apartament był bardzo fajny. Poza schodami, które początkowo mogą trochę straszyć, naprawdę było wszystko, czego potrzebowaliśmy. Była klimatyzacja, była urządzona śliczna łazienka, była dobrze urządzona kuchnia, gdzie naprawdę było wszystko, czego potrzebowaliśmy. Był salon ze stołem, telewizorem, no i co najważniejsze, były zabawki. Także jeżeli macie małe dziecko, to zdecydowanie polecam Wam wynajęcie czegoś takiego. Swoją drogą, widoki z okna były naprawdę świetne. Dla zainteresowanych umieszczę Wam gdzieś w opisie pod filmem namiary na ten apartament. Podczas naszego krótkiego pobytu stołowaliśmy się w karczmie pod Niedźwiedzią i w karczmie pod Baranią. Są to dwie karczmy, które już sprawdziliśmy, które nam bardzo odpowiadają, jeżeli chodzi o wystrój, jedzenie i cenowo wydaje mi się, że też nie jest najgorzej. Są to zdecydowanie dwa miejsca, gdzie można poczuć góralskiego ducha. Góralska muzyka, dekoracje, swojskie jedzenie, naprawdę to wszystko robi robotę. Tak naprawdę w tym roku za wiele nie zwiedziliśmy, bo przyjechaliśmy tylko na weekend. Zdecydowanie więcej zwiedziliśmy 3 lata temu. Jeżeli chcecie zwiedzić trochę Beskid Żywiecki, no to zapraszam Was do poprzedniego vloga z gór. W tym roku postawiliśmy głównie na spacery i na podziwianie górskich malowniczych widoków.
tutaj jedno z moich ulubionych miejsc, bulwar nad Sołą. Bardzo lubię tutaj przychodzić, bardzo lubię tutaj spacerować. Jest tutaj naprawdę super. Tutaj panowie akurat poszerzają chyba koryto rzeki, bo pamiętam, że niedawno ta rzeka tutaj wylała i narobiła trochę szkód. No i w końcu moje miasto Bytom. Powiem wam, że naprawdę wielkie wrażenie zrobiło na mnie to, jak bardzo to miasto rozwinęło się w przeciągu 3 ostatnich lat. Powstało naprawdę wiele nowych i fajnych rzeczy. No i tutaj mamy rynek, miejsce nasiąknięte historią. Swoją drogą Bytom to chyba jedno z największych i najstarszych miast w Polsce. Wiecie, ja lubię tutaj przychodzić, bo ja lubię zabytki, lubię takie historyczne rzeczy, uwielbiam patrzeć na ten zabytkowy kościół, na te piękne zabytkowe kamienice, na fontannę, przy której bawiłam się za dzieciaka. Jest to dla mnie miejsce wielu fajnych wspomnień. I słuchajcie, moje odkrycie tego urlopu, Bytomski Park Kachla. Ja do tego parku bardzo często przychodziłam z rodzicami za dzieciaka. Przychodziłam bawić się na placu zabaw, spacerować, no a później jak już dorastałam, no to jakoś przestałam. Mimo że do tego parku od domu moich rodziców jest naprawdę bardzo blisko, bo zaledwie 500 metrów. Wiecie, wydaje mi się, że ta pasja do spacerów, do chodzenia w piękne miejsca dojrzała we mnie dopiero na obczyźnie. No i swoją drogą żałuję, że naprawdę kiedyś nie korzystałam z dobroci tego pięknego miejsca. Te białe posągi, które ja za dzieciaka nazywam figurki, jest to dla mnie miejsce naprawdę sentymentalne. Ja uwielbiałam się tutaj za dzieciaka bawić i teraz naprawdę łezka mi się wokół kręci, jak widzę, kiedy moja córka też się tam bawi. Widoki w tym parku są naprawdę świetne. I tutaj, słuchajcie, mamy Górkę Miłości. Ja pamiętam, że ona kiedyś tak nie wyglądała. Chyba jest to stosunkowo nowa rzecz. Kiedyś to po prostu była zwykła górka, z której zjeżdżaliśmy zimą na sankach. A teraz naprawdę jest na czym oko zawiesić. Ten strumyczek jest naprawdę świetny. I tutaj mamy restaurację pod Misiami. Wiem, że kiedyś za czasów niemieckich bądź po niemieckich było tutaj zoo, były tutaj misie. Kiedy ja byłam mała, był tutaj malutki stawik, basenik z żółwiami. Później była ona zamknięta. Jakiś rok temu została ona ponownie otwarta. No i bardzo się cieszę, bo jest to mimo wszystko jakiś historyczny punkt na mapie Bytomia, a ja uważam, że warto takie miejsca zachowywać, kultywować. I tutaj wielki plus dla Parku Kachla za place zabaw. Jest ich tutaj dosyć sporo, chyba 4 czy 5. No i są one dosyć ciekawe,
i zdecydowany plus od mojej córki za piaskownicę. Wiecie, u nas tego raczej nie ma, więc tutaj moja córka wybawiła się naprawdę za wszystkie czasy. I tutaj mamy odrestaurowaną muszlę koncertową, gdzie bardzo często mają miejsce różnego rodzaju koncerty, imprezy. I tutaj słuchajcie, Wyspa Marzeń. Jest to punkt w parku, miejsce, o którym ja totalnie zapomniałam, którego totalnie nie mogę znaleźć w moich wspomnieniach, w mojej pamięci. Powiem Wam, że byłam w lekkim szoku, kiedy to miejsce znalazłam. Jest to zdecydowanie świetne miejsce na jakiś spacer, na odpoczynek. Widoki są przepiękne, te zwodzone mosty, te maleńkie wysepki, te pływające kaczki, łabędzie. Naprawdę super. No i z tego co widzę, to można też przepłynąć się tutaj łódką. No i tutaj nie będę za wiele komentować. Mała impreza z okazji drugich urodzin mojej córki. Impreza oczywiście z motywem psiego patrolu naszego aktualnego ulubieńca. Swoją drogą bardzo cieszę się, że tym razem udało nam się spędzić te urodziny w Polsce. No i oczywiście będąc na urlopie w Polsce nie mogłam zapomnieć o odwiedzinach u mojej rodziny, u moich dziadków, u mojego wujka. Ja bardzo lubię tam wracać, za dzieciaka spędzałam tam każde wakacje, więc naprawdę mam stamtąd wiele fajnych wspomnień. No a widoki do teraz są naprawdę świetne.
dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się on podobał. Lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał. No i widzimy się już niedługo w nowym filmie z Paryża. A bientôt!